tym, co jak gdyby jest na wagę życia i śmierci u tych ludzi, to jest właśnie nieprzestrzeganie czasem elementarnych, czasem oczywiście bardziej skomplikowanych zasad higieny, dlatego że kwestia infekcji to jest z jednej strony obecność lub nie układu odpornościowego, ale nawet pod nieobecność układu odpornościowego infekcji nie będzie, jeśli nie będzie drobnoustroju. A drobnoustrój bierze się z brudu i z zaniedbanych zakażeń. To jest piękna anegdota, jak zaczęło się w ogóle leczenie białaczek. Działo się to w Bostonie. Był tam patomorfolog, który robił badania autopsyjne dzieciom, które umierały na białaczkę. Wtedy była koncepcja leczenia białaczek za pomocą kwasu foliowego. On zauważył, że te dzieci, które umierają na białaczkę po leczeniu kwasem foliowym, mają ogromnie powiększone węzły chłonne. I wtedy wpadł na pomysł, że być może drogą do wyleczenia białaczki nie jest podawanie kwasu foliowego, tylko podawanie antagonisty, przeciwieństwa kwasu foliowego. Taki związek akurat wtedy został syntetyzowany, on się nazywa metotreksat. I on poszedł, będąc patomorfologiem, a więc takim lekarzem, na którego często tak zwani klinicyści patrzą, powiedzmy, z pewnym pobłażaniem, poszedł do tych swoich klinicystów z tym pomysłem, ale oni go wyśmiali i wyrzucili. I on w tym swoim instytucie, gdzieś tam w podziemiach, łapał tych rodziców, tych dzieci i wręczał im te torebki z tym proszkiem, z tym metotreksatem, czyli to prawie wyglądało tak jak tak zwana medycyna niekonwencjonalna i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, zaczęły się dziać rzeczy cudowne. Białaczki zaczęły ustępować. Po raz pierwszy zobaczono remisje całkowite białaczek. Historia zakończyła się tak, że ten instytut, w którym to się działo, w chwili obecnej nosi nazwisko tegoż pana, nazywał się on Farber, ten to jest Dana Farber, bardzo sławny instytut Dana Farber w Bostonie, w którym się ta historia stała i zaczęła. Metotreksat jest do dzisiaj używanym lekiem w białaczkach. Białaczka, tak jak wszystkie nowotwory, jest nabyta choroba genetyczna, polegająca na tym, że w komórce w trakcie podziału zachodzi błąd. Błąd dotyczący jednego z genów regulujących jej rozrodczość. I w tym momencie organizm traci kontrolę nad rozrodczością tej jednej komórki. To jest pierwsza komórka, jej potomstwo to jest białaczka, czy inny nowotwór, w zależności od tego, jaka to będzie komórka. Jeśli to będzie komórka szpiku, to będzie wtedy to białaczka. Jeśli będzie komórka innego narządu, to będzie rak, mięsak itd., itd. U każdego z nas zachodzi miliard podziałów komórkowych na dobę. To jest miliard okazji, żeby był błąd, zdarzył się błąd i żeby z tego rozwinęła się białaczka. Dzieje się to tak naprawdę bardzo rzadko, bo można w chwili obecnej powiedzieć, że co czwarty z nas umrze na nowotwór, czyli inaczej mówiąc 365 dni, 70 lat i tylko u co czwartego, mimo że tego jest miliard okazji dziennie, u czwartego z nas zdarzy się takie nieszczęście, że ta choroba się rozwinie, przy czym jeszcze nie wszyscy na tę chorobę umierają, no bo jeśli chodzi na przykład o ostre białaczki, no to co najmniej 1/3 z nich w chwili obecnej jesteśmy w stanie wyleczyć. W chwili obecnej, jeśli chodzi o ostre białaczki, możemy powiedzieć, że medycyna jest na poziomie 1/3. Co to znaczy? To znaczy, że 1/3 chorych możemy definitywnie wyleczyć, tak żeby już nie mieli w ogóle białaczki. 1/3 zginie nam wcześnie, we wczesnych fazach leczenia i tym chorym nie możemy właściwie pomóc. I 1/3 to są chorzy, u których uzyskujemy sukcesy lecznicze, ale są to sukcesy przejściowe. Inaczej mówiąc, darujemy im niekiedy miesiące, niekiedy lata życia, ale nie jesteśmy w stanie pozbawić ich białaczki i ostatecznie ta białaczka lub jej powikłania zabijają tego chorego. Człowiek, jak mówiłem, zachorowuje na białaczkę w wyniku przypadkowego błędu przy podziale komórki. Inaczej mówiąc, nikt z nas nie jest w stanie sobie zaplanować, że on za 5 miesięcy zachoruje lub nie na białaczkę. A to oznacza, że również nie jest w stanie się do tego przygotować. I problem z chorym, ze świeżo rozpoznanym
chorym na białaczkę, to jest problem dobrodziejstwa, a raczej przekleństwa inwentarza. Inaczej mówiąc, ten chory jest z tą białaczką wraz ze wszystkimi innymi współistniejącymi chorobami, na przykład chorymi zębami, próchnicą i tak dalej. To są wszystko z naszego punktu widzenia ogniska zakażenia. Miejsca, z którego może w trakcie fazy intensywnego leczenia wyjść zakażenie, które tego chorego zabije. Otóż w chwili obecnej bezpieczeństwo przeszczepień szpiku jest większe niż bezpieczeństwo tej wstępnej fazy leczenia białaczki. Dlaczego? Dlatego, że chory, który dochodzi do przeszczepienia szpiku, mimo że to jest wielokrotnie bardziej agresywna procedura, to jest chory, który został do tego zabiegu przygotowany, jak my mówimy, wyczyszczony. Wszystkie ogniska potencjalne zakażenia zostały zbadane, wyeliminowane. Natomiast chory nowy, chory świeży, to jest chory, który nie był do tego przygotowany. Często również ma defekty zachowania, to znaczy nie potrafi przestrzegać higieny osobistej. I to znowu jest kolejne źródło drobnoustrojów, które mogą do niego dotrzeć i ostatecznie go zabić. Więc zabija go nie białaczka, ale drobnoustrój. Zabijają go powikłania. Najdroższa jest ta grupa chorych, których nie jesteśmy w stanie wyleczyć. Drugą, jeśli chodzi o koszty, jest ta grupa chorych, których jesteśmy w stanie wyleczyć, bo oni nas wprawdzie drogo kosztują. Proces leczenia białaczki do wyleczenia to jest około 200 tysięcy złotych, ćwierć miliona złotych, żeby wyleczyć białaczkę. Ale ci chorzy, którzy nam nie zginęli wcześniej, a którzy żyją z białaczką, to kosztują nas i pół miliona, i milion złotych, i wtedy każdy miesiąc, każdy ich życia jest okupiony drogimi lekami, przetoczeniami krwi i tak dalej, to wszystko bardzo drogo kosztuje. Natomiast to zupełnie mówimy o czym innym. Jest tak, że ludzie na początku wieku żyli przeciętnie 25-30 lat, a obecnie w Polsce zbliżamy się do średniej 75 lat, czyli trzykrotnie dłużej żyjemy. Ale to trzykrotnie dłużej dotyczy w znacznie większym stopniu tych ludzi, którzy przestrzegają wszystkich zasad, a w znacznie mniejszym stopniu tych właśnie ludzi biednych i tak dalej, którzy ciągle żyją na początku wieku i oni mają wysoką śmiertelność. Była kiedyś taka wielka teoria, tak zwana teoria nadzoru odpornościowego. Ta teoria mówiła, że wystąpienie nowotworu jest bardzo częstym zjawiskiem, że te mutacje, to nie jest tak, że na tych miliard komórek, na miliard podziałów to jeden, dwa błędy to się zdarzają codziennie. I tak są książki, w których jeszcze taka teza pokutuje. Ta teza się nie sprawdziła dzięki myszom. Są takie myszy, które chodzą na golasa, nazywają się nagie, czyli nie mają sierści, ale ich problem jest jeszcze inny. One nie mają takiego narządu odpornościowego, który się nazywa grasicą. W związku z tym nie mają odporności i tym myszom można przeszczepić dowolny nowotwór. Nawet nowotwór człowieka i będzie u nich rósł, bo one nie są w stanie tego nowotworu odrzucić. Jest jeden problem z tymi myszami. One bardzo rzadko same chorują na nowotwór. Inaczej mówiąc, te myszy są dowodem na to, że wystąpienie tych mutacji tak naprawdę wcale nie jest częste, ponieważ gdyby cokolwiek wystąpiło, to natychmiast u tych myszy by się rozwinęło, ponieważ one nie są w stanie tego odrzucić, a wyjątkowo rzadko one same zachorowują na nowotwór, więc ich cechy genetyczne, ten ich skład genów jest akurat składem takim, który jest mało podatny na to, żeby ten błąd genetyczny i rozwój nowotworu u nich nastąpił.